Hej Filip. Witam serdecznie. Ja mam takie pytanie do ciebie. Tak. Z czym ci się kojarzy szkoła? Szkoła kojarzy mi... Polska szkoła. A, przede wszystkim brak papieru toaletowego. Nie masz czym umyć rąk. Na ścianie albo na suficie wisi czasami coś brązowego. Co wychodzi z człowieka? Nie. No i przy okazji paraliżująca depresja i nauczycielka od matematyki, która ma 100 lat. A w dzisiejszym odcinku przejrzymy sobie najciekawsze opinie na temat szkół. Także oglądaj koniecznie do końca, bo możliwe, że twoja szkoła znajduje się na tym odcinku. Mam nadzieję, że moja się znajduje. Chyba tak. Fantastyczne liceum. Idę tam. Mam nadzieję, że się tam dostanę. Sorry za ortę, mam 2 z Polaka i w sumie to wolę Staszka JP 100% moje procenty. Co to jest? Ogólnokształcące w oddziale dwujęzycznym imienia Stefana Batorego. To Batorego, to ten! To Mata tam mówił właśnie, że to tam takie banany chodzą. No szkoła Maty, nie? Ale wydaje mi się, że Patrick Stick się raczej nie dostał. Patrick Stick? Patryk to chyba na kiju usiadł. W sensie chodziło mi, że... Go boli może coś, że się tam nie dostał. No może. Nie? I dał temu jedną gwiazdkę. JP 100%, brosy, neuj. Nieuj. O, znowu Batorego. Tasic lepszy. Cóż, ja na przykład też chodziłam do szkoły z Tasica. Tak? No. I co, lepszy? Lepszy, no. Mega. Ja dobrze z szkoły wspominam. Ja nie. Nawet napisałam 5-gwiazdkową opinię mojej szkółce. Serio? No. Ja jestem ciekawy, jaka jest pod moimi szkołami. Nawet możemy na koniec zobaczyć. Ja się boję, że ten odcinek trafi na przykład do mojej szkoły. A ja się nie boję, niech trafia. Jaki ty jesteś odważny, Filip. No a co mi zrobią? No nie wiem, pozwolę cię na przykład. JP 100%. Wrzucą cię ze szkoły. Pamiętam, jak w termosie nosiłem wódę i nauczycielom ściemniałem, że to herbata. Ej, ale 2 gwiazdki, dlaczego 2 gwiazdki? Nie wiem, Filip, dlatego, że się nie zorientowali może. Mój imienniku, to powinna być dobra opinia w takim razie, skoro jakby udało ci się zrealizować plan. To dobrze, znaczy nie dobrze, nie noście wódy do szkoły, nie? A wiesz co jest najlepsze? No. Że on sobie nawet fake konta nie założył, tylko pod swoim imieniem, nazwiskiem to napisał. I bez kitu, Filip Bąkowski, mega stary, nie? 77 reakcji, by the way. Nie, wyobrażam sobie, jak Filip przychodzi do szkoły, po tym jak napisał tę recenzję. No, mi się wydaje, że już nie przed. Żuk gnojowy na każdym kroku. Teraz nie wiem, czy będzie o nauczycieli ci o żuki gnojowe. No nie wiem właśnie, nie mam pojęcia, ale to w Warszawie, to tam to różne rzeczy mogą się dziać akurat. Mówisz? No. Ja myślałam, że Warszawka to wiesz, fancy szkółki, takie rzeczy. Zależy. Powiem tak, w ogóle jak ja chodziłem do szkoły, to była ta epidemia mrówek. Normalnie, właśnie? Po całej szkole mrówki chodziły i nas ze szkoły eskortowali, bo trzeba było tą zrobić, nie? Deratyzację, nie dezynfekcję. Nie wiem w sumie, co tam trzeba było zrobić. Jak to się nazywa? Nie mam pojęcia, widzowie, jak to się nazywa, możecie napisać, ale no trzeba było nas eskortować ze szkoły, bo mrówki by nam powchodziły na przykład do pupy. Czyli by było mrówki chciały przyjąć twoją szkołę. Dokładnie tak. A wam, widzowie, co się przydarzyło? Albo możecie też wysyłać jakieś wasze ciekawe opinie. Róbcie screeny i wysyłajcie żadne na Instagrama. Wysyłajcie mi na Instagrama i pamiętajcie, screeny, a nie przepisane, bo wtedy my będziemy myśleć, że to jest fake. A tak. Nie chcielibyśmy jakichś nieprawdziwych informacji podzielać. Albo po prostu wejdźcie pod swoją szkołę i napiszcie jakąś opinię. Tylko żeby była prawdziwa. Screeny na Instagram Shiana, a nagramy z tego odcinek następny. Proszę też lajka i suba zostawić, dzięki. Dobijamy do stukowa, czaisz? Czaisz? Niesamowite. Bo ma awatar z Metina, to musi być dobry komentarz. Po tej szkole zostałem kierownikiem McDonald's. Ej, nie no, ale dobrze, no słuchaj, to chyba kierownik. No kurde, wysokie stanowisko, wysokie, nie? Znaczy McDonald's... No, ale no nie no, słuchaj, jak jesteś kierownikiem w McDonaldzie, to na przykład możesz powiedzieć gościowi, żeby ci zrobił cheeseburgera. I płacisz wtedy o 3 zł mniej za cheeseburgera. Cheeseburger teraz kosztuje ile? 8 zł chyba. Co? No. Jezus Maria, gdzie się podziały te czasy, gdzie cheeseburger był za 2 złote? No nieważne, ale powiem tak, patrząc na awatar tego człowieka, myślę, że i tak dobrze skończył w McDonaldzie. Znaczy skończył, może dopiero zaczyna swoją karierę zawodową. Dokładnie tak, więc Bartku, powodzenia. Mam nadzieję, że... Przejmiesz McDonalda. Tak, i całego że... na świecie. Tak, i że żadnego dzikiego psa tam nie zabijesz. Chodzi, że w Metlinie, a nie. A dobra, nie rozumiem tych żartów. Mega. Pani od geografii nauczyła mnie wszystkiego o świecie, a teraz jest całym moim światem.
Wow, ej, ale dobrze. No to słuchaj, no dzisiaj mamy Dzień Kobiet, gdy to nagrywamy. Mam nadzieję, że są razem. Jeśli Bartek i pani od geografii nie są razem, to ja nie wierzę w miłość. A miałeś taką historię, że na przykład nauczyciel z dziewczyną, w sensie z ucznią? Nie, ale mieliśmy taką sytuację, że pani z naszego gimnazjum, z fizyki, była taką hot trzydziechą, że siurek się podnosił. A. No i mój ziomal powiedział, że kiedyś ją wyrwie. I co, udało mu się? Nie. Teraz pani ma dużo lat, ale pamiętajcie, kobieta jest jak wino. Możecie ją wypić. Zdecydowanie odradzam. Jedyny plus to czyste toalety. To jest dobra opinia. To jest bardzo duży plus. To jakie są plusy szkoły? Jakby idziesz tam... Mili nauczyciele, przyjemna atmosfera. Jak nauczyciele mogą być mili w momencie, kiedy zarabiają 2800 brutto? Nie no, ale to jest akurat mega przykre. To jest przykre. Według mnie widzowie, nauczyciele powinni zarabiać znacznie więcej, szczególnie, że muszą... denerwować się z wami na tych lekcjach. Czaisz to? Wasza klasa jest pewnie... Ja złożę się, że są to osoby, których klasa jest najgorszą w całej szkole. Moja była zawsze taka. Nie jest tak, że każda klasa jest najgorsza? Ja zawsze w jakiejkolwiek klasie byłem, mówi mi tak. To jest najgorsza klasa, jesteście najgorszą klasą. A ja sobie myślę, co ty p***sz, babko, jakby o czym ty mówisz? I my jesteśmy najlepsi, bo mamy mnie. Tak myślałem, ale w rzeczywistości było inaczej, nikt mnie nie lubił. W nocy po salach szkolnych grasuje Sasquatch oraz często można spotkać dendrofila współżyjącego z drzewami. Mega, i to wszystko w naszym mieście rodzinnym. Pozdrawiamy Goszczyński. Ja powiem tak, mógłbym się zgodzić. Znam ludzi, którzy tam chodzili. Mi się wydaje, że któryś z nich mógłby wypić drzewo. Nie polecam nauczycieli, obsługi i całokształtu. Jedzenie słabe, a uczniowie są niezadowoleni. Jako matka nie polecam. Jakiś jako matka nie polecam. Meanwhile twój nich. No fajnie się bawicie w Krakowie. Imagine, masz matkę, takiego gita fest, nie? Grasz z nią, nie wiem, Fortnite'a, nie? Gadacie sobie o tym, że nie wiem, Freeze'owi się rodzi dziecko, co nie? I twoja matka ma nick jakiś ch**i. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co to za zagadka, dwie kulki i armatka. Mi to przypomina, jak tak odwrócisz i dorysujesz to wchodzi kotek. Montażysto, pobaw się teraz, fajnie. A ja pod prawidłowymi odpowiedziami przypnę komentarz i z tego miejsca pozdrawiam wszystkich wspierających. Możecie być pozdrowieni na każdym odcinku za 5 zł miesięcznie. Mega, czaisz? Mega. Dajesz piątkę, a za piątkę co kupisz? Honoru już nie odkupisz, godności już nie odkupisz, nic nie kupisz. Nawet Monster jest drogi teraz, cheeseburgera też nie kupisz, nic nie kupisz. A za 5 zł kupisz uśmiech. Pozdrowienia co film, mega. Szkoła podstawowa numer 1 Mariusza Pudzianowskiego. Mega, że mają taką szkołę. W szkole nie ma ogrzewania, komputery mają 15 lat, nie wspomnę już o monitorach. Nauczyciele palą na korytarzach papierosy, w sklepiku szkolnym sprzedają chipsy za 20 zł. Sala WF-u jest mniejsza od pokoju mojego starego, a mój stary ma pokój na 4 metry kwadratowe. Nie polecam tej szkoły. Ale jakby i co? To brzmi jak dosłownie każda szkoła, do której chodziłem. Miałeś salę gimnastyczną, która miała 4 metry. Dobra, może poza salą gimnastyczną, ale dosłownie tak. Brak ogrzewania w szkole? Czek! Chodziliśmy w kurtkach po szkole, jak była zima. Serio, napiszcie w komentarzu albo zostawcie lajka, jeśli chodziliście w zimę w kurtce. Chodzicie w zimę w kurtce do szkoły. Komputery 15 lat? Czek! Jedyne co działało to filmy dla dorosłych nauczycielowi od informatyki. Nauczyciele palą na korytarzach? Czek! Serio paliło? Z pokoju nauczycielskiego też waliło szlugami, cały czas, serio? No oczywiście. Mi się wydaje, że ja chodziłam do jakichś fancy szkół. Czekaj! Chipsy za 20 zł? No można tak powiedzieć, ale wtedy to nawet pączków nie sprzedawali i tak dalej, te drożdżówki wtedy były. Był taki czas, ale wy tego nie pamiętacie, bo jesteście zbyt młodzi, ale był taki czas, w którym nie sprzedawano w ogóle pączków, drożdżówek i słodyczy. Tak. I sprzedawano je z podlady. Tak, to prawda i pamiętam, że wtedy były drogie bardzo i można było kupić chipsy, ale z jabłka. Tak, pamiętam. I to wtedy mówi tak: o Jezu, zdrowe chipsy z jabłka, kup sobie takie. Jesz to i mówisz tak: aha, nie no, mega chipsy. Naprawdę niesamowite, że wydałem na to
15 zł. Szkoła w Radomiu. Radom? No, 2,7? Oho. Zakłamanie odnośnie dnia bez plecaka. Nie wpuścili mnie z teczką. Nie polecam. Z taczką. A z taczką? Co? Czemu z taczką chciał tam wbić? Bo teraz jest taki trend, że ludzie przychodzą na dzień bez plecaka i możesz spakować książki do wszystkiego, tylko nie plecaka. Aha! No, i możesz na przykład wziąć wszystko. Ale macie ból dupy, po prostu się nie spóźniajcie. No i 5 gwiazdeczek, czyli po prostu wszystkie złe opinie są spowodowane tym. Ty byś napisała taki komentarz. Czemu? Bo ty jesteś taka właśnie. Ja... O Jezu, to wszystko wasza wina, przecież tu wy się spóźniacie. I ty taka nie, jesteś. Ale ja chodziłam do tak dobrej szkół, chyba nie mogę nic powiedzieć negatywnego o szkołach. Mi się wydaje, że to nie tak, że ty chodziłaś do dobrych szkół, tylko ty byłaś dobra w tych szkołach. I mówiłaś tak, o Jezu, jak tu jest cudownie, meanwhile ty. Idealny nie no, ale uczeń. Wiesz, nie miałam wpływu na papier na przykład w toaletach. A był. No u bab jest, u chłopów nie ma. A to tak działa. No tak, bo jak chłop bierze papier toaletowy, tak dla beki se rozwinie papier, albo dla beki przewinie na kolejną kabinę, albo dla beki zawiążesz kolegę taśmą, że tak powiem. A skąd ty wiesz takie rzeczy? Nie wiem, właśnie tak mi się nasunęło do głowy samo z siebie. Są ogólnokształcące w Szczecinie XD. Już lubię waszą szkołę. Polecam, to jest miejsce, w którym nawiązały się przyjaźnie i poznajemy miłość życia. Jedna gwiazdka. To nam musiały być przyjaźnie, które już są dawno skończone i miłość życia, która na przykład zdradziła go. A może miłość życia zdradziła go z jego najlepszym przyjacielem. Albo poznał tam kolegów. Jeden został... Cenzuruj to, co mówię. Drugi... Trzeci... A czwarty na przykład... A dziewczyna na przykład... To jest historia swojego życia? Kible obsikane już od rana, papieru brak, za to wkładki do pisuarów zapachowe obecne, dlatego daję dwa. Co? Zapach mieli w kiblu? U mnie zapach był tylko szczeni gówna. Jezu. No. No ale słuchaj, dał jedną gwiazdkę dodatkową. No to prawda. Uczciwy człowiek. Wspaniały człowiek. Dzieci są największe śmiecie. Naprawdę. Bo jak chodziłem do przedszkola i była tam taka pani Monika, co nie? Znaczy pani, no Jezu, ona nie wiem, miała z 18 lat może, no nie? No ale my byliśmy dzieci, więc mówiliśmy do ją pani. No i pani Monika miała takie rękawice dotąd, co nie? Więc no wiadomo, gdzie grzebała, co nie? Jakaś dziewczynka taka mała, ja nie powiem o niej inaczej. Ona tak do niej: uuu, Monika, czyściłaś kible i czyścić kible. Ja pamiętam do tej pory, to było takie niefajne. Więc pamiętajcie, żeby szanować wszystkich, każdą pracę. Znaczy, niektórych nie warto, ale tutaj, no nie każdy by się za coś takiego wziął. Dlatego weźcie się, ogarnijcie i nie mówcie takich rzeczy. Bo może też kiedyś przyjdzie wam takie coś zrobić. Albo też przede wszystkim nie utrudniajcie nikomu pracy. Ja potrzebuję zobaczyć, ale patrz jakie opinie ładne tutaj. 10 opinii z Google, dyrektorka chyba usuwa. Wiedza, którą wyniosłem z tej szkoły, nie przyda mi się ani razu w życiu. Lepiej było jechać od razu za granicę i zarabiać pieniądze. Nie pozdrawiam nauczycieli ani pani dyrektor. 4 lata temu, czekaj, ile lat temu chodziłem do szkoły? Ej, no coś koło tego, tak szczerze nie chyba. Nie, 6, ale to mogła być osoba, z którą się minąłem. Nie ma złych opinii. Najgorsze 6 lat w moim życiu. Chłop żyje 6 lat i mówi najgorsze 6 lat w moim życiu. I jak kończysz podstawówkę, to masz 12, chłop to 6 lat temu napisał. On chłop miał 12 lat i mówi tak: Jezu, najgorsze 6 lat mojego życia. Wolałem te pierwsze 6 lat, jak srałem pod siebie i żarłem kaszkę. Niesamowite były te opinie, widzowie, naprawdę. Pamiętajcie o tym, żeby wysyłać do Żanetki opinie z waszych szkół, bo będziemy robić kontencik. Subskrybujcie. Nie ma.